wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Bobuci. Słuchajcie, jesteśmy na kolejnym odcinku z naszej super niesamowitej, przyjemnej i najlepszej serii w Minecraft. Witam was wszystkich, naprawdę bardzo gorąco wszystkich, ciebie i ciebie i ciebie też witam. Nie no, słuchajcie, witam was wszystkich bardzo gorąco i masę było komentarzy polegających na tym, że Aberka ugrzął tam u samej góry i że on nie ma jakiejś elytry, żeby tam wrócić, a w ogóle, że Aberka chce tam wrócić, więc sobie pomyślałem, że w dzisiejszym odcinku, bo Aberka w ogóle nic nie mówi, gdzie jest, słuchajcie, ja dla niego pokażę wam, dla niego tutaj zrobiłem takie tajne, znaczy tajne, w sumie nie pokazywałem wam tego za bardzo, może na live'iku wam, nie wiem, nie pamiętam, słuchajcie, ale zrobiłem tutaj taki tajny parkour dla niego, żeby sobie tak przeszedł, bo go tam troszeczkę sprękowałem i różne rzeczy porobiłem i on kompletnie nie daje jakichś żadnych, nie wiem, oznak życia, w ogóle nie widzę go żadnych w Abrowicach, w Bobowicach go nie widzę, więc to jest się mi naprawdę fest nie podoba i w dzisiejszym odcinku jesteśmy na jakichś, tak jakby tu powiem, poszukiwaniach Aberki, no on gdzieś tu musi być, on po prostu tu musi być, bo ja już chciałem dzisiaj polecieć do Milionowic, ale okazało się, że on, mówicie, że on gdzieś tutaj jest, więc w dzisiejszym odcinku postaramy się go znaleźć, a wy pamiętajcie o tym, żeby oczywiście subskrybować ten kanał i zostawiajcie łapeczki, wpadajcie na Instagrama, bo czasami też obserwuję, znaczy daję wam lajki na koncie, więc polecam bardzo serdecznie. No i wpadajcie na sklep z koszulkami, od 99 zł macie darmową dostawę, a my lecimy do Aberki po prostu. Skończyło się dobre i Aberka w tym momencie musi być po prostu znaleziony. Jak go nie będzie tam u samej góry, to nie wiem, gdzie on będzie. Oczywiście sobie elegancko tutaj przygotowałem, patrzcie, bloczki, bo mówiliście, że on serio stracił te elitry, więc pomyślałem, w ogóle też na live'iku, patrzcie, tutaj Aberce zrobiliśmy takie ładne miejsce dla świnek. Tu jest wafel, tu jest prażynka i tutaj jest Abranub. O, ty, pokaż, no widzicie, nie chcę się pokazać. Typowy Aberka. Dobra, słuchajcie, a my sobie teraz bez przedłużania, bo my chcemy odzyskać Aberkę, żeby Aberka wreszcie tutaj wrócił. Chciałbym, żeby on tutaj wrócił, bo serio, on sobie po prostu jakieś jaja robi. Zrobię takie po prostu schodki tam do góry i mam nadzieję, że Aberka jakoś, nie wiem, ogarnie się i może po tych schodkach zejdzie. Albo nie wiem, może on tam u góry po prostu siedzi, bo cały czas mówicie, że on jakieś elytry stracił, więc musimy go tam, słuchajcie, znaleźć. Ja tu czuję, że to będzie naprawdę bardzo ciężkie, ale w razie czego, jak mi się nie uda tak daleko, to po prostu zrobimy taki basen z wodą, żeby po prostu Aberka sobie mógł tutaj elegancko wskoczyć, wiecie, do takiego basenu z wodą, tylko postaram się jak najwyżej oczywiście dobudować te schodki, ale powiem wam, schodzi tych bloków, żeby tam się dobudować. Ja to myślałem, że to będzie o wiele prostsze, a jak teraz sobie tak na to patrzę, to już prawie dwa staki bloków poszły. Ej, co wy dajecie? Obstawiajcie teraz w komentarzu, ile będzie, słuchajcie, bloków. Piszcie w komentarzu, jak myślicie, ile bloków zajmie, żeby tam do góry się dostać. A ta osoba, która będzie najbliżej tej poprawnej odpowiedzi, to może dostanie jakieś, słuchajcie, serduszko albo coś takiego. Kto pierwszy, oczywiście lepszy. Kto pierwszy, ten lepszy. Więc piszcie te komentarze, o ile bloków obstawiacie. Dobra, zostało nam jeszcze troszeczkę, ale nie jest jakaś katastrofa. Wydawało mi się, że będzie jeszcze ciężej, ale chyba na luzaku tutaj dojdziemy do tego, dobra. Okej, kolejne schodki. Już prawie 4 staki w ogóle poleciały. Tamto w ogóle czerwone. Zrobiłem mu, słuchajcie, taką niespodziankę, a chłop nawet jej chyba nie chce obejrzeć. Dobra, jeszcze troszeczkę. Już naprawdę niewiele nam zostało. Mam nadzieję, żeby tutaj nam tych itemków chociaż wystarczyło. Ale te schody w ogóle są strasznie wielkie, powiem wam. Ej, serio, one są po prostu do nieba. Robimy schody prosto do nieba. Dobra, teraz w tamtą stronę musimy się jakoś dostać. I lecimy, dobra, czwarty stak już zaczynamy tutaj wykorzystywać. I jesteśmy już naprawdę fest ludziska blisko. Sprawdzimy, czy tu Aberka zostawił jakieś ślady po sobie, czy coś takiego.
Dobranicy nie zostawił, wszystko jest tak samo jak wygląda. Jeszcze tamtą skrzynkę musimy zobaczyć u góry, więc naprawdę poczekajcie, dajcie mi chwilkę. Musimy tutaj jeszcze tam do góry podlecieć, w sensie, wiecie co, od razu zrobię te schodki w razie czego, żeby nie było oczywiście żadnych problemów. Ogarniemy sobie te schodki i sprawdzimy, czy tam Aberka wszystko pozabierał, czy to dalej te itemki są. Może on jakoś w inny sposób się dostał na dół, nie wiem, ale słuchajcie, mam nadzieję, że on tam naprawdę będzie, bo jak go tam nie będzie, to będzie po prostu jakaś lipofest. Dobra, teraz jakoś wyżej, jeszcze troszeczkę wyżej, ale już naprawdę jesteśmy fest blisko. Dobra, dobudowani jesteśmy tutaj i teraz trzeba to... Ej, są te itemy dalej, czyli mieliście rację. Oberka się chyba nie może stąd dostać, wydostać. Ale to w takim razie, to czemu on na przykład nie napisze do mnie, że potrzebuje pomoc albo coś? Oj, jest, zaczęły skrzydła jakoś nie chciały zadziałać. O co chodziło, czemu te skrzydła nie działały? To nie wiem, ale jeszcze obczajemy jedną, słuchajcie, sprawę, bo w sumie to powinnam obczaić wcześniej, bo... Ja tutaj przecież postawiłem tą skrzyneczkę z itemami dla Berki. One dalej są jak były. I wiecie co? Jeszcze sprawdzimy ten parkour, bo ja tutaj stworzyłem taki parkour dla Berki. Pokażę wam. Nie wiem, czego wam... Chyba go wam nie pokazywałem, więc poczekajcie. Tylko... No! Ej, no nie wiem czym... O, poleciałem teraz. I tutaj wskoczymy, gdzieś to jest, o, tutaj w tym miejscu. To jest taki parkour z łamigłówkami. Poczekajcie, czy tutaj Aberka był, czy nie był? Tu chyba bloku brakuje, dobra, poczekajcie, ja chyba ten blok zostawiłem w spokoju, dobra. Tu nie ma nic, ej, czyli poczekajcie, on może tutaj był, musimy jeszcze sprawdzić troszeczkę dalej, bo tam będą porozwalane rzeczy w razie czego. O, dobra, to tu jak w ogóle robiłem bardzo długo, tyle się musiałem z tym męczyć, żeby to zrobić, to jakiś szok po prostu. Za coś takiego, naprawdę, w tym momencie musi być łapeczka i like, bo to jest naprawdę taki wielki parkour, który zrobiłem dla Berki. O, tutaj jest wyjście, przejście dalej. Tu jest w ogóle takie miejsce, w którym można łatwo się spalić, ale dobra, to użyjemy tutaj bloków, żeby tak tu przejść. Dobra, i teraz poczekajcie, ten wózek chyba nie był w tamtym miejscu, ale poczekajcie, podlecieć trzeba najlepiej, najlepiej tutaj da... Jest! Aberka tutaj był, słuchajcie! Ludziska, Aberka tutaj był na pewno! Jestem więcej niż pewien, że Aberka musiał tutaj być, bo tutaj są te wózeczki wszystkie poprzestawiane. Muszę sobie tutaj coś zjeść, bo jakiś przypał normalnie tutaj będę... Oj! Poczekajcie, żeby stąd wyjść teraz, bo będzie miał przypał. Wiecie co, najchętniej to ja sobie teraz polecę nieco inną stroną, żeby zobaczyć, czy Aberka zgarnął prezent ode mnie, bo na samym końcu był prezent, a dokładnie to elitry, które zdobywaliśmy na live'ikach. Pewnie pamiętacie, dobra, na szybkości wyjdziemy sobie stąd. Dobra, oj. Chciałbym tej po... Wow! Ale się zasuwa dzięki tej elitrze, chyba tak mi się wydaje. Dobra, i teraz patrzcie. Wyjście z tego było gdzieś chyba w tym miejscu, z tego co pamiętam. Gdzieś tutaj, poczekajcie. Gdzie ja tutaj się wykopałem? Bo to było gdzieś tutaj, koło tego grobowca. Poczekajcie, ja muszę znaleźć tą dziurę. Ej, no gdzie jest ta dziura? Ona gdzieś tutaj była, poczekajcie. Chyba zgubiłem normalnie dziurę, którą chcę teraz odnaleźć. Ej, gdzie ja to zrobiłem? Poczekajcie, bo mi się to fest nie podoba normalnie, że ja tutaj zgubiłem taką... O, tu? Nie, nie też tutaj. Poczekajcie, no to było na pewno tutaj gdzieś. Ale ja jestem spostrzegawczy, aż wręcz w ogóle nie jestem spostrzegawczy. Tak mi się wydaje. Ej, czy on to zakopał, czy coś? Tu była przecież ta dziura, żeby sobie elegancko po prostu wyjść stąd. Ej, chyba on zakopał tą dziurę, bo ja tutaj ukryłem dla niego taki prezent. Nie mam żadnej łopaty, albo może pójść tam i po prostu od... O, tu jest! Dobra, znalazłem to, elegancko. Poczekajcie, no przy tym grobowcu przecież się wychodziło. No tak! Dobra, gdzie ja? Patrzyłem trochę tam dalej. Dobra, nieważne, słuchajcie. To jest w tym miejscu i tu sobie elegancko po prostu wpływamy i zobaczymy, czy Aberka tutaj zgarnął prezent. O, zgarnął, słuchajcie, zgarnął nagrodę, czyli Aberka
că tutaj był. O nie, tu ciężko w ogóle wejść, więc zbudujemy. Ej, czyli co? Ja by... Poczekajcie, bo już tego nie rozumiem. To w takim razie gdzie jest Aberka? Bo ja już nie wiem, słuchajcie. Po pierwsze, Aberka, czyli Aberka w ogóle tej elytry nie wziął. To ja w takim razie chyba tą elytrę sobie po prostu wezmę, skoro Aberka jest już na dole i Aberka tej elytry nie potrzebuje. To ja poczekajcie, sobie tutaj doskoczę i zabierzemy tą elytrę. Skoro on tutaj tego nie chce brać, to w takim razie albo te złoty zostawimy tutaj. Jak on tego nie... Ej, czyli co? Czyli ja tutaj na marne po prostu zbudowałem całe te wszystkie, jak to się nazywa, te murowanie w górę. No nie mówcie nawet, a ja tak budowałem to mega długo. A tu się okazuje, że to są na marne. Ej, czyli co? Czyli Aberka jednak, gdzie on jest teraz? Mam takie pytanie. Czemu Aberka nie pisze, słuchajcie? Mam prośbę do was. Jakbyście mogli się jakoś skontaktować z Aberką i wszyscy napiszcie do niego: Aberka, weź tu wracaj albo coś, bo nie ma go i go nie ma. I to mi się naprawdę nie podoba. A wy pamiętajcie o tym, żeby oczywiście subskrybować ten kanał. Pamiętajcie, łapeczce w górę. Co tu się... Poczekajcie, musimy uciekać. Pamiętajcie o tym, żeby wpadać na sklep z koszulkami, ponieważ darmową dostawę macie od 99 zł, więc polecam wam bardzo gorąco kupować wszystkie rzeczy Bobo Team, bo za niedługo, jeśli sklep dużo rzeczy sprzeda, może wejdzie kolejny wzór, więc polecam wam bardzo gorąco. Wpadajcie również na Discorda i na Instagrama, a tymi cwaniakami to ja się normalnie muszę tutaj zająć. Wszystkich normalnie tutaj wyjaśnia... Co? Co tu robi jakiś... Co to jest? Poczekajcie, on mi da trójzob, czy nie? Nie chce mi dać trójzbombu. Co tu się w ogóle dzieje, Ulicha? Ile tu jest tych zombiaków różnych? Co tu się dzieje? Dobra, ja je wyjaśniam, a wy pamiętajcie o tym, żeby subskrybować i wielkie oczywiście...